Temat dzisiejszego spotkania, tak jak już wcześniej zapowiadałam, to zrób karierę w małżeństwie. Dość tak przekornie to napisaliśmy, dlatego że wydawało się, że robienie kariery to życie zawodowe i wszystko to jest związane. No i nam się okazuje, że chyba w małżeństwie też się powinno zrobić karierę. I ile się udaje, to małżeństwo również jest takie. Ale ja zanim jeszcze przejdziemy do tego etapu, jakim jest małżeństwo, to chciałabym wrócić do tych czasów narzeczeństwa. Takie pojęcia jak miłość od pierwszego wyjrzenia. Zawsze mi się wydawało, że nie ma czegoś takiego. Nie zastanawiałam się, że jak to ktoś kogoś zobaczy, nagle miłość, że to niemożliwe. Aż kiedyś słyszałam pewnym wywiadów, jak to właśnie Państwo opowiadaliście, że dwoje młodych ludzi, wiatr, deszcz, śnieg i wielka krokiew, tak? I? Jak spotykałem piękne dziewczyny w swoim życiu, kiedy nie znałem jeszcze mojej żony, to mi się wydawało, że bardzo szybko można się zakochać od pierwszego wejrzenia. Później dopiero uświadomiłem sobie, kiedy poznałem moją żonę, która siedzi w ogóle i zawsze w innej. Tak, że to było po prostu jakieś słabe zauroczenie. Że to musi być naprawdę solidny strzał. Nie te strzały kupidyna zdarzą się w miejscu dla mnie wyjątkowym, biorąc pod uwagę gdzieś tam moją karierę zawodową. Więc zdarzyło się to wszystko pod jedną krokiem zakopanym. Jako śpieszę za mnie, że ta wielka krokiem jest o tyle związana z moją osobą, że ja od początku tych sukcesów Adama Małysza bieg na wielką skalę mam przyjemność mu towarzyszyć na jego drodze. Byłem chyba przy okazji wszystkich jego największych osiągnięć, kiedy zdobywał kryształową kulę Pucharu Świata i kiedy na Igrzyskach Olimpijskich zdobywał swoje medale, ale nie o Adamie Małyszu, tylko o mojej żonie. Spotkałem pod wielką krokiem właśnie przy okazji od Pucharu Świata. Piękna była słoneczna pogoda, pamiętam jak dzisiaj. Cudowną dziewczynę, ja nie miałem tak na dobrą sprawę odwagi do niej podejść. Nie dlatego, że ja była nieśmiała jakimś człowiekiem, ale była na tyle druzgocąco piękna dla mojej psychiki, że wydawało się, że jest absolutnie nie do zdobycia. Ale doszedłem do wniosku, że przełamię w sobie te obawy, podejdę, spróbuję, a nuż mi teraz się uda. Myślałem tylko i wyłącznie o krótkiej rozmowie, o niczym więcej. To człowiek niepotrzebnie się ogranicza. Czy ja mogę Państwa pytać, kto z Państwa był właśnie tam pod dużą krokwią zakopaną? Ręka w górze. O, ja Pana zapytam. Czy Pan wie, co tam jest takim specyficznym miejscem, gdzie wszyscy się spotykają? Jeszcze nie się jest miejscem, przez które wszyscy muszą przejść, ale... Także Państwo rozumiecie, dlaczego było tak gorąco i tak mąż tutaj opowiada. Tam jest taka mała kawiarenka, powiedzmy, z obiadami. W tym miejscu, bo widzę, że w tej kawiarence się spotkaliśmy. Nie wiem, czy to była kwestia grzanego wina, że rozmowa bardziej się kleiła, bez tego może by się nie udało. Nie, nie było. Czy nadużywano już tego specjalnie? Przeze mnie. Udało mi się porozmawiać z Pauliną, jakoś to wszystko potoczyło się później bardzo szybko. I to jest dowodem na to, że rzeczywiście, kiedy ten strzał, ten grom z jasnego nieba nastąpi, to wszystko może dziać się szybko. Z jednej strony tak się stało, bo się poznaliśmy na przełomie stycznia i lutego. Wstąpiliśmy związek małżeński we wrześniu i później dziecko nam się, nasz starszy syn Franek, który ma dzisiaj 12 lat, urodził, proszę mi wierzyć, mam na to papiery, więcej niż 9 miesięcy. Składałem śluby mojej żony. Ale mieliśmy taką przerwę, o której bardzo lubi Paulina opowiadać, od momentu poznania się do momentu, kiedy rzeczywiście wybraliśmy z pełną premedytacją takie wspólne życie. Wspólne życie i budowanie chyba kariery w małżeństwie. Tak, ta kariera w małżeństwie wydaje mi się dzisiaj z perspektywy czasu, wtedy tak nie myślałem, ale zdecydowanie ważniejsza od tej kariery zawodowej, którą staramy się tam gdzieś w naszym życiu budować. To w ogóle nie ma porównania. Jeśli ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia, dzisiaj to wiem, że jeśli nie miałbym tego wsparcia w rodzinie, w żonie i nie miałbym zbudowanej kariery, silnego wsparcia takiego w rodzinie, nie odniósłbym jakichś tam swoich małych sukcesów zawodowych i w ogóle moje życie na pewno wyglądało bardzo inaczej. Moja żona teraz opowiada mi przed jej nam towarzyszyła, ponieważ mi się wydaje, że to też jest atrakcyjne. Tak jak ona oczywiście. Poznaliśmy się na przełomie stycznia i lutego. Czy przerwa nie dotyczyła tego mężczyzny, tak to dodatkowo. Chodziło o to, że Maciek tak mówi, że drogie panie, na pewno tutaj zdobędę trochę fanek, a może też trochę wrogów, ale powiem coś bardzo wywrotowego.
mianowicie chodzi o to, że Maciek tak mówi, że się zachwycił i tak dalej. No ale Radka i nic. Ja mówię, no, ale jak to, już nic z tego nie będzie? Nic z tego nie będzie, nic nie było. No więc po kilku tygodniach, kiedy, bo ja wiedziałam po rozmowie kilkugodzinnej z Maciem, którą odbyliśmy, byliśmy na pierwszej randce na łyżwach, ani ona, ani ja nie potrafiliśmy. Natomiast ja, kiedy przedyskutowałam z nim wartości, jakie ma w życiu, priorytety, o jakich myśli, w jaki sposób myśli o sobie, o rodzinie, o tym, co chce w życiu osiągnąć i zdobyć, absolutnie nie mówię tutaj o materialnych wartościach, mówię zupełnie o takich emocjonalnych uczuciach, bo sobie pomyślałam, co ja będę dalej szukać. Przecież to jest to, czego ja chcę, czego pragnę, co jest spełnieniem moich marzeń i snów. I ja po prostu po kilku tygodniach zadzwoniłam do Maćka i mówię tak, no co robisz? No nic, ja mówię, to przyjedź do mnie. A on mówi, ale nie mogę, bo to późno, zanim ja dojadę, bo studiowaliśmy tutaj na Uniwerku, Maciek prawo, ja filologię polską. Mówi, ale ja zanim do ciebie dojadę, zanim co, zanim wrócę, jak to powiedział, że wrócić. No i właśnie później, proszę Państwa, jak się poznaliście. Wyglądała ta znajomość kilkumiesięczna, ukolorowana ślubem i szczęśliwie w tym związku małżeńskim trwamy niezmiennie od lat 13, już skończone lat 13. Tak, ale ja Państwu powiem coś takiego, co naprawdę czuję i co myślę, że trzeba sobie bardzo uświadomić, oczywiście to z czasem, my jesteśmy dużo od Państwa starsi, ale uświadomić sobie, czego człowiek chce od życia i im bardziej będziemy pewni naszej hierarchii wartości, tego, czego oczekujemy od drugiego człowieka, to mamy większą szansę spotkać tego, kogo pragniemy. I powiem też znowu coś wywrotowego. Oczywiście jestem wywrotowca z tamtej sali, prostownica tygrajskiej gminy Zawiń zadecydowany, którego uwielbiam. Natomiast ja uważam, że trzeba tak długo szukać, aż się znajdzie. To znaczy nie zgadzać się na byle jakość. I to niestety unieszczęśliwia nas samych i unieszczęśliwia też innych. Później niestety unieszczęśliwia też dzieci. Więc jeżeli te moje marzenia zostały spełnione, bo ja rozmawiałam kilka godzin z Maciem i wiedziałam, że to jest to, czego szukamy, ale założyłam, że ta praca musi być wspólną, ciężką pracą. To nigdy nie jest tak, że jedna osoba tylko się stara, organizuje. Oczywiście ja jestem, przyznaję się do tego Państwu szczerze, ja jestem od skarpetek, gotowania, prasowania, niańczenia dzieci, odchorzenia, jestem kierowcą. Naprawdę mam dużo takich podstawowych zajęć, bo w większości się wydaje, że ja leżę i ładnie pachnę. No niestety tak nie jest. Po prostu ja naprawdę zasuwam. Ale ja wiem, że z drugiej strony ja daję możliwość realizacji Maćkowi swoich marzeń, bo ja wolę mieć zrealizowanego mężczyzna, który mnie będzie kochał i kochał moje dzieci, będzie do domu chodził uśmiechnięty. I z drugiej strony, on woli mieć żonę, którą poznał 13 lat temu, taką, w takiej się zakochał, a nie obecną psantypę. Bo ja Państwu powiem szczerze, że ja często widzę moje koleżanki w moim wieku i dzwoni do niej mąż, a ona Ja się wtedy zastanawiam, po co ci ludzie ze sobą są. Dlatego, że jeżeli nie mamy celu wspólnego w tym małżeństwie, to lepiej naprawdę być samym, bo człowiek unieszczęśliwy siebie i innych. A powiem Państwu naprawdę, że najbardziej cierpią dzieci. Ja pracuję w wielu organizacjach charytatywnie. Ja mam taki przydałek Państwu zdradę, chyba po raz pierwszy zdradzę go publicznie. W telewizji mówią na mnie Matka Boska Smaszczowska. Czyli jak po prostu coś chcę zrobić charytatywnie, za darmo i pomóc, to wiadomo, że ja to zrobię. Ale ja to po prostu uwielbiam się w ten sposób realizuję. Naprawdę, jak słucham historii dzieci, uwielbiam też pracować z Dorotą Zawadzką. I muszę Państwu powiedzieć, że ja często płaczę i jest mi smutno, że sami my dorośli, te dzieci nie mają komu zaufać, ufają tylko nam, a my dorośli stwarzamy im piekło. I często wielu z nas takie piekło przeszło, każdy ma z nas jakieś doświadczenia i później o tym gdzieś zapominamy i w dorosłym życiu powielamy te błędy. Ja tak sobie muszę się, no, ja taka nie będę i tak z Pani mówię, Państwo, tak czasami tak walczę z tym, że mamy lenia w sobie, że mi się coś nie chce, że jestem zła, ale później sobie mówię, nie, zamykam się w pokoju poduszka, potem na ścianę i wychodzę i jestem uśmiechnięta. Także ja po prostu nie wiem, czy